To były ostatnie dni Jezusa przed śmiercią. Kiedy wchodził do Jerozolimy, stanął i zapłakał. Potem przepędził handlarzy z domu Ojca. Podczas dni nauczał w świątyni, a noce spędzał na modlitwie na Górze Oliwnej. Od wtorku czytamy mowę eschatologiczną Jezusa, czyli o końcu świata. I dzisiaj mamy ostatni fragment. Proponuję, abyśmy zanim rozważymy to, o czym mówi Jezus, zauważyli to, że w ogóle to mówi. Dlaczego Jezus kieruje te słowa do swoich uczniów? Uważajcie sami na siebie, mówi Jezus. Uważaj na siebie, załóż czapkę, bo jest zimno, jedź powoli, bo jest ślisko. Uważaj na siebie. Tak mówią ludzie, którzy są sobie bliscy, którym wzajemnie na sobie zależy, którzy się o siebie troszczą. Popatrzmy najpierw na Jezusa, który jest przepełniony troską o swoich uczniów, o wszystkich ludzi, o każdego z nas. Czytając Ewangelię, poznajemy Boga. W Jezusie Chrystusie On się objawił w pełni. I to jest Bóg pełen czułości, o czym przypomina nam nieustannie papież Franciszek. To jest Bóg, który, jak napisał święty Wincenty Palotti, oszalał z miłości do człowieka. A jego duchowy syn, Stanisław Szumilski, bardzo dobrze to zauważył. W swoich zapiskach duchowych napisał: Boże i Ojcze, dziękuję Ci niezmiernie za tyle dowodów miłości, jakie mi w dziele stworzenia, odkupienia i uświęcenia okazałeś. Niech nigdy z pamięci mojej nie ustępuje myśl, że najwyższą przyczyną wszech rzeczy jest Twa niezmierzona miłość, że we wszystkim, co czynisz, działasz z miłości, dla miłości i przez miłość. Jezus Chrystus jest przejęty całym sobą o los każdego z nas. Kontemplujmy takiego Jezusa Chrystusa. Patrzmy na Niego. A teraz o tym, co mówi Jezus. Okazuje się, że wielkim niebezpieczeństwem jest ociężałość serca. Ten, kto ma ociężałe serce, nie zauważy Boga. W języku Biblii serce to jest miejsce, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. To jest miejsce, w którym zapadają decyzje, w którym dokonuje się duchowe życie człowieka. I jeżeli to serce będzie ociężałe, to nie tylko, że nie nastąpi spotkanie z Bogiem, ale można w ogóle Boga nie zauważyć w nim. Jakie są tego źródła? Obżarstwo, pijaństwo i troski doczesne. Obżarty nie ma nawet ochoty na to, żeby się ruszyć. Pijany nie postrzega rzeczywistości w sposób właściwy. Oczy mu się rozjeżdżają. Strony mu się nie zgadzają. A taki, który jest pochłonięty całkowicie troskami doczesnymi,
Nie pomyśli nawet o Bogu. Dlatego Jezus mówi: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe. I znów można zadać sobie pytanie, przeżywając sympozjum, jakie serce miał ksiądz Stanisław? Ksiądz Przemysław podczas swojego wystąpienia mówił o sercu księdza Szulmińskiego, o jego życiu wewnętrznym. W tych zapiskach duchowych znalazłem takie słowa, one były też wyświetlone na ekranie. Pan Bóg chce, bym odrzucił, jak święta Tereska, te podpórki ludzkie, więc niech się dzieje wola Boża i niech Jemu jedynie zaufam i niech spełnię wolę Bożą, byłbym świętym. Wtedy będzie nadany sens wewnętrzny słowom: Jezu, kocham Cię. Serce księdza Stanisława było wolne, było lekkie, nie było ociężałe. Jakie jest nasze serce dzisiaj, teraz? Czy może jest ociężałe? Trzeba się pozbyć tych wszystkich ciężarów, które mieszczą się w nim, zerwać z tym, co przeszkadza mi na drodze do Pana Boga i otworzyć się na Niego samego. Jezus podaje, co trzeba robić, aby mimo tych różnych katastroficznych wydarzeń, które zapowiada, przetrwać. Kto przyjmuje tę radę, którą z miłością wygłasza, to choćby działy się rzeczy straszne, nic, ale to nic nie może sprawić najgorszego. Przeciwnie, Jezus mówi o radości ze spotkania z Synem Człowieczym, z Nim samym. I to jest modlitwa i czuwanie. Modlitwa jest spotkaniem, jest rozmową, jest dialogiem. Ale bardzo ważne jest to, aby najpierw słuchać. Kiedyś w jednej z katechiz środowych papież Benedykt XVI tak ładnie powiedział, że tak jak dzieci najpierw słuchają swoich rodziców i dlatego poznają język ojczysty, uczą się go, tak my najpierw uczmy się języka Boga. On jest wyrażony w Piśmie Świętym, w psalmach. Najpierw trzeba słuchać. W psalmie 119 są takie słowa: słowo Twoje, o Panie, jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Słowo Boże rozświetla nam drogę. Trwajmy przy tym Słowie. I wtedy będziemy mogli kontynuować dialog z Bogiem, pogłębiać osobistą relację z Nim. I wtedy nic nam się nie stanie. A czuwanie? Święty Łukasz, podając słowa Jezusa, używa tutaj takiego słowa greckiego, które może oznaczać dwie sytuacje. Po pierwsze, czuwa człowiek, który śpi nie zamknięty w domu, ale na zewnątrz. Po to, aby od razu zbudzić się, gdy pojawi się jakiś niepokojący hałas. Będzie mógł zareagować odpowiednio. A po drugie, to sytuacja człowieka, który ma kłopoty z sennością, cierpi na bezsenność, więc jest obudzony ciągle. Nie jest ogarnięty przez senność, czuwa. No i sam Pan Jezus w Ewangelii Łukasza, to jest 12 rozdział, mówi w przypowieściach, czym jest czuwanie. Ta przypowieść o słudze
roztropnym i wiernym i słudze nieposłusznym głęboko pokazuje, czym jest czuwanie. Pan domu wyjechał i powierzył majątek swoim sługom. I jak wiemy, jeden był niedobrym sługą, jadł, pił i zaczął bić sługi. Biada tego człowieka, kiedy Pan powróci. A drugi, wierny i roztropny, czuwał, dawał żywność sługom we właściwej porze. I ciekawe jest to, że ten sługa jest nie tylko wierny, ale i roztropny. A więc wykonuje wiernie wszystko, co Pan mu zlecił. Ale znów tutaj się powołam na greckie słowo. Roztropny to phronimos, a to oznacza człowieka, który ma obudzone zmysły, jest przytomny na umyśle, ale także ma zdolność odpowiedniego reagowania na daną sytuację. Bardzo mnie to poruszyło, kiedy rozważałem ten fragment, bo to oznacza, że nie chodzi tylko o zachowanie jakiegoś status quo, że to ma być takie, jak było, takie sztywne i więcej mnie nie obchodzi. Dobry sługa to jest taki, który wiernie pełni swoje obowiązki, strzeże tego, co powiedział Pan, ale może przecież podczas nieobecności Pana pojawić się coś nowego, co będzie wyzwaniem. I on wtedy właśnie ma zdolność odpowiednio zareagować na tę sytuację. Jak bardzo mi się to kojarzy z naszym założycielem, świętym Wincentym Palottim i także z księdzem Szulmińskim. Mieli tę roztropność i to wyczulenie na znaki czasu i potrafili reagować odpowiednio. Przypominamy sobie dzisiaj tę niezwykłą postać i możemy się wiele uczyć. Rzeczywiście możemy się wiele od niego uczyć, o czym zresztą już usłyszeliśmy w tej sesji przedpołudniowej. Popatrzmy na to, co się dzieje w świecie i co się dzieje w Kościele także. To jest Kościół, który jest inny niż ten, który był 50 lat temu, 10 lat temu, co tam, 3 lata temu. Takie gwałtowne zmiany się dokonują. To jest ten sam Kościół Chrystusowy, ale nie taki sam Kościół. I jesteśmy wezwani jako ludzie wierzący, jako Kościół, jako duchowni i świeccy, do tego, aby temu Kościołowi służyć, aby się maksymalnie zaangażować, aby dzisiaj w tym świecie głosić Ewangelię. Jeżeli nasze serce będzie ociężałe, to tego nie zrobimy. To nawet palcem nam się nie będzie chciało kiwnąć. Niedawno, parę dni temu, ukazał się w Katolickiej Agencji Informacyjnej wywiad z księdzem biskupem Andrzejem Czają. To jest biskup ordynariusz diecezji opolskiej. I on tam mówi, może nie wszystkim się spodobają te słowa, że Kościół w Polsce jest ociężały, że Kościół w Polsce jest zasiedziały i króluje zasada jakoś to będzie, jakoś to będzie, jakoś to będzie. Przyzywajmy naszego świętego ojca Wincentego Palottiego. Mamy także księdza Stanisława, który dał nam piękny przykład, jak służyć, bo jak już się zdążyliśmy przekonać,
Jego serce było pełne pasji. Postawił sobie cel i poszedł. Oby i nam się udało. Dzisiaj mamy ostatni dzień roku liturgicznego. Jutro już rozpoczynamy Adwent. Znów bardzo mądry człowiek, głęboki doktor Kościoła, święty Augustyn, zapisał trochę tajemnicze zdanie. Napisał: boję się Chrystusa, który przechodzi. Co to może oznaczać? Ale dalej Augustyn wyjaśnia: boję się Chrystusa, który przechodzi, to znaczy boję się, że kiedy będzie przechodził, to ja go nie zauważę. Czy zauważasz Jezusa Chrystusa, który przechodzi? Uważajcie na siebie. Amen.